Halo, halo, dzień dobry. Nagrywa się? Nagrywa się. Stoję teraz, dzisiaj tutaj będę stała, bo mam telefon pod ładowarką i w miarę dobre światło, więc nagram. Słuchajcie, jakby ktoś się pytał, dlaczego tak długo się nie odzywam, to powodów jest wiele. Trochę roboty, która wolno mi idzie. Bo dużo gadam. Ostatnio dużo się nagaduję z moimi nowo poznanymi znajomymi właśnie z kursu. Ale też dostaję wiadomości od Was, kiedy w końcu nagram ten film wrażenia po kursie. Nawet mam kilka pytań zapisanych, więc postaram się odpowiedzieć na te pytania w miarę możliwości, bo oczywiście jest też tak, że jak gdzieś tam podpisywałam papiery, które mówią, że nie mogę rozpowszechniać materiałów. Tak o, zresztą powiem Wam, nie da się. Nie da się dlatego, że nikomu nie radziłabym uczyć się z jakiejś tam trzeciej ręki, piątej czy dziesiątej. Moja to w ogóle chyba tysiąc któraś tam albo nie wiem. Absolutnie nie powinniście brać tego, co powiem w dalszej części filmu, pod uwagę i samemu próbować. Tak myślę. Ja chcę tylko przekazać Wam, jak było na kursie, jak się czułam tam, czego się nauczyłam, jak to wykorzystałam w praktyce, czy coś pomogło, czy nie, i czy jestem zadowolona po i czy polecam, i czy polecam, chyba tak. A jeśli Wy będziecie gdzieś na etapie takim, że zdecydujecie się na taki kurs, wiem też, bo właśnie niektórzy z Was do mnie piszą, że w ogóle jak to może być, że się uzdrawia, czy coś tam, czy coś tam. No, postaram się Wam wyjaśnić jakieś takie może zagadnienia, może jakieś Wasze pytania, ale jeśli gdzieś tu nie odpowiem na coś, co by Was interesowało, albo w związku z tym, co będę mówić, nawiną się Wam jakieś pytania, nasuną się Wam jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, ja je spiszę jeszcze raz i zrobimy dogrywkę. Z tego, co będę mogła odpowiedzieć, na to, co będę mogła odpowiedzieć i to, jak ja to czuję, jak ja to widzę, jak ja to odbieram, to Wam powiem. I tyle, więc jeśli ktoś jest ciekawy, co ja mam dzisiaj tutaj do powiedzenia, postaram się nie mówić o prywacie dzisiaj, tylko o tym, co tutaj mam na kursie. Więc wrażenia po kursie. Zaczynamy. Kochani, jeśli chodzi o sam kurs, to tak jak już pewnie większość z Was wie, to był mój pierwszy kurs tego typu, bo ja w temacie nie siedzę jakoś głęboko. Pojechałam, spotkałam mnóstwo fajnych ludzi. Energia oczywiście niesamowita, więc jeśli ktoś się tylko trochę interesuje, tak jak ja, bo ja całkiem niedawno zaczęłam się interesować takimi rzeczami, w sensie zawsze mnie to ciekawiło, ale tak troszkę głębiej, to całkiem niedawno w to weszłam. I jeśli ktoś by był zainteresowany i się interesował czymś takim, to wiem, że kurs jest drogi, ale to jest niesamowite przeżycie, to jest, no po prostu zachęcam. Zachęcam na to, żeby, nie wiem, odłożyć sobie te pieniążki i jechać, bo naprawdę warto. Naprawdę warto. Energia, ci ludzie, z którymi możemy sobie rozmawiać na te nasze tematy, nie krępować się, bo każdy nas rozumie, no to jest po prostu bezcenne, bezcenne. W dodatku poznanie właśnie takich ludzi, jak ja bardzo, bardzo jestem zadowolona, że poznałam Martynę, poznałam bezpośrednio Bartka właśnie też, z kanału Bartosz Filapek, poznałam Martyny męża, Denisa i Witalisa, to był, no, to tacy fajni, myślę, bardzo fajni ludzie. Pokażę Wam tą książkę jeszcze. Tą książkę, autora tej książki, Witalis Kobus, poznałam go osobiście. Szkoda, że nie miałam książki ze sobą, bo by pewnie z przyjemnością, bo niesamowicie sympatyczny pan. Wszyscy tam byli tacy sympatyczni. Właśnie to jest to zero, słuchajcie, ludzie, którzy nie mają, nie wywyższają się absolutnie. Ludzie, którzy nie zazdroszczą,
no po prostu miłość była tam wszędzie. Właśnie to ciepło, to zrozumienie. Każdy się rozumiał, każdy się uśmiechał. To było cudowne, jakby ludzie wszyscy byli tacy na ziemi. Kurczę, świat byłby piękny, tak cała kula ziemska tak bardzo emanowałaby pozytywną energią, energią życia, że po prostu, jak to mówią, raj na ziemi by był. Raj na ziemi. Ale niestety, jak się gdzieś tam... dużo jest takich osób, ja nie mówię, że nie, ale jednak jeszcze daleko nam, żeby taki raj na ziemi tutaj był. Dlatego myślę, że warto w taką stronę troszeczkę iść i rozumieć i spotykać się z takimi ludźmi. Ale dobra, więc dla tych, którzy chcieliby przeczytać tą książkę, oczywiście można kupić. Była jeszcze inna, proponowana przez Martynę, ale niestety już jej nie można dokupić. Może w opisie pod filmem napiszę tytuł, ale nie wiem, jeśli byście byli zainteresowani, to tą książkę można kupić, tu jest opisane, jak wyglądają kursy właśnie, jeśli ktoś chciałby sobie poczytać. Są też jakby przedstawieni bioenergoterapeuci z danymi wszystkimi, więc jeśli myślę, że to są takie tacy fachowcy, o może tak powiem, nie tacy gdzieś tam ktoś, kto zaczyna dopiero, tylko to są ludzie, którzy już kilkanaście nawet lat pracują z bioenergią i można tutaj sobie po prostu kogoś znaleźć gdzieś blisko siebie, tam gdzie się mieszka. Martynka, no niesamowicie, słuchajcie, osoba, którą chciałam poznać, takie ciepełko z niej bije i na żywo to ciepełko jest jeszcze bardziej odczuwalne, no po prostu niesamowici ludzie, ale dobra, bo to chyba nie o tym, ale naprawdę wrażenie mam, słuchajcie, już minęło dawno temu, jak ja bym była zaraz po kursie, to pewnie bym gadała, ale zaraz po kursie byłam 2 tygodnie w Polsce, potem chyba 2 tygodnie już jestem tutaj, więc trochę czasu minęło, wszystkie te emocje troszeczkę opadły, ale i tak jak słyszycie, cały czas jestem pod wrażeniem, cały czas jestem, utrzymuję kontakt z niektórymi osobami, pozdrawiam serdecznie, Irenka, Sylwia, Dorotka, kurczę, Renia była, Aga była, Ewa, no tyle osób, że po prostu kurczę, no fajnie, naprawdę fajnie. Dobra, ale jedziemy dalej. Kolejne pytanie, jakie mam zapisane, to jest na czym to polega? Na czym to polega? Nie mogę powiedzieć dokładnie na czym to polega, no bo bez sensu, prawda? Ale tak, generalnie mogę Wam przekazać tylko tyle, że polega to na używaniu swoich własnych rąk, to już na pewno wszyscy wiecie, i muszę Wam powiedzieć, że każdy może to robić. Właśnie gdzieś tam z kimś w komentarzach dyskutowałam, że trzeba mieć ku temu predyspozycję, coś tam. To już też Bartek u siebie na kanale mówił, że jedynymi predyspozycjami, jakie człowiek potrzebuje mieć, żeby przesyłać energię życia, czyli bioenergię, jest chęć pomocy innym. Czyli musimy mieć w sobie tą chęć pomocy. Nie możemy mieć w sobie złości, zazdrości, nienawiści albo czegoś takiego. Po prostu musimy mieć tutaj miłość, myśleć sercem, czynić poprzez pryzmat serca, myśleć poprzez pryzmat serca, przez serce wszystko, z miłością. Nie może być, że na przykład ja się nauczę i wiem tylko dla siebie. Nie, to musimy się tym dzielić, musimy sobie pomagać myślą, mową i uczynkiem, wszystkim. Także taka predyspozycja. Wydaje mi się, że być może są takie osoby, bo na przykład taki Zdenko Domancic już od małego miał predyspozycję do tego, żeby przesuwać nawet przedmioty na odległość i w ogóle, i on na pewno ma te predyspozycje większe, tak mi się wydaje, ma tą moc większą, ale z tego, co nam przekazywali na kursie i właśnie Bartek to też mówił u siebie na kanale, na tych filmikach o kursie, tam gdzie miał wywiad z Martyną też, słuchajcie, możecie sobie to wszystko tam pooglądać, to właśnie oni mówili, że wystarczy tylko chęć pomocy, że chce komuś pomóc. I odpowiednie, oczywiście to nie jest tylko tam sobie takie machanie rączkami, to jest odpowiednie jakieś tam skupienie, jakieś tam napięcia, odpowiednie jakieś ruchy. Wszystko jest uzależnione od tego, że na przykład, nie wiem, dana choroba jest taka i jest jakiś protokół i tam się dostaje na tych kursach właśnie.
mimo to, że jest 4 dni bardzo intensywnej pracy, słuchajcie, bardzo intensywnej pracy, bo właściwie od rana do wieczora, potem do wieczora, no my byliśmy od 10 do 20, no potem ostatnie dni już było krócej, ale od 10 do 20 po prostu non-stop coś robiliśmy, mała przerwa na obiad i z powrotem, więc działo się i tych informacji było bardzo dużo, można było sobie zapisywać, można było sobie nagrywać na dyktafon, a oprócz tego i tak dostaliśmy właśnie zeszyt z protokołami, też ja go tutaj mam, bo robię mojemu synkowi ostatnio taki protokół, taki zeszyt dostaliśmy z różnymi ćwiczeniami, także wszystko jest zapisane, ale to nie jest tylko to, bo właśnie bezpośrednio na takim kursie, bo aha, jeszcze dodam, że też dostaliśmy taką płytę i z tego co wiem, to taką płytę z instrukcjami takimi, no generalnie podobnymi jak na kursie, można zakupić na stronie Martynki. Dokładnie nie wiem, ale postaram się Wam wpisać w, teraz nie pamiętam, ale postaram się wpisać na, wiecie gdzie, nie? W opisie pod filmem postaram się, jakbym zapomniała, to piszcie w komentarzach, jeśli kogoś by było, komuś by było potrzeba. Ale to jest, nie ma tutaj niestety. I tu na końcu też chyba nie ma, raczej nie. W każdym razie, no właśnie, jakiekolwiek upowszechnianie, kopiowanie, przekazywanie zabronione. Więc ja tu i tak ogólnie tylko mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć. I właśnie chciałam powiedzieć, że mimo to, że dostajemy te protokoły, to na kursie bezpośrednio można było się zapytać o konkretne przypadki, konkretne choroby i na przykład jest jakaś terapia na to, że na przykład, no nie wiem na co, na brzuch, na przykład na brzuch, albo na serce, albo na płuca i tu już było na przykład uzależnione, że jeśli ktoś miał chore i płuca i nogę, no to już na przykład jakieś jak się mówi, nie wiem jak powiedzieć, że konkretne przypadki sprawiają to, że mamy jakieś odstępstwo od danej reguły, od danej terapii, tak? I to wszystko można było się właśnie dowiedzieć na kursie, więc nic nie zastąpi kursu i możliwości dopytania się bezpośrednio fachowca, w tym przypadku albo Martynka była, albo był Denis i były jeszcze dwie dziewczyny, też znające się bardzo dobrze na rzeczy, terapeutki, Ania i Paulina. No i Bartek jeszcze też był, jakby co, więc też tam udzielał, no i Witalis był, no właśnie, było dużo osób, które się tam kręciły i pomagały w kursie. Witalis akurat nie, ale pozostałe osoby tak. I można było się bezpośrednio zapytać, jak uczyliśmy się tego, jak to wszystko tam wykonywać, to oni do nas podchodzili i nam po prostu wszystko mówili, czy dobrze trzymamy te ręce, czy niedobrze, czy powinniśmy się bardziej skupić, czy bardziej się wyluzować i tak dalej, takie różne rzeczy. Dlatego nie ma w ogóle możliwości przekazania tego dalej, bez kursu. Absolutnie ani nie odważyłabym się, ale właśnie po to wszystko mówię, że to jest bardzo proste, naprawdę to jest bardzo proste. I jeśli ktoś ma w sobie właśnie tą odrobinę, no może nie odrobinę, ale ma więcej tego, że chce pomóc, że ma w sobie więcej tego dobra i chęci pomocy, to myślę, że się już nadaje. I teraz powiem Wam tak, jakie odczucia rodziny mojej, no właśnie, tutaj już od razu chciałam też polecieć. Słuchajcie, takie odczucia były, że powiem Wam szczerze, że myślałam, że będzie gorzej, że ktoś się tam będzie ze mnie śmiał, że macham rączkami. Nie powiem, że nie było mi głupio, jeszcze mi jest czasem trochę głupio, bo to takie, no takie dziwne czasem, nie? No tam te ruchy się takie wykonuje, różne teges. I na przykład jak dzieciom robię coś tam, nie, to oni się trochę ze mnie śmieją i spoko. Ale ja jestem na takim etapie właśnie, że ja bardziej chcę pomóc i bardziej w to wierzę, niż jestem w stanie się wycofać, bo ktoś się ze mnie śmieje, nie? Ale jeśli ktoś nie jest taki do końca pewny, to podejrzewam, że po takim kursie właśnie może gdzieś tam zwątpić w siebie. Takie mam odczucia. Tak czy inaczej, jakie były odczucia rodziny? Pozytywne, myślę. Słuchajcie, mojej mamie robiłam, zaraz jak pojechałam, to robiłam mojej mamie terapię, mojemu bratu i mojej bratanicy. W międzyczasie robiłam mojemu mężowi i mojemu synkowi, ale nie pamiętam na co mu robiłam.
chyba takie uderzył się gdzieś, czyli takie miejscowe coś tam. Robiłam mojemu bratu, czy reagował? Myślę, że reagował. Myślę, że reagował, robiłam mu zatoki i uszy i ruszyło się, ruszyło się. Nawet powiem szczerze, że chyba się troszeczkę wystraszył. No nieważne, w każdym razie nie chcę jakoś konkretnie tego opowiadać. Powiem na przykład o mamie mojej, że ona była jakby taka bardzo podatna na tą energię, w sensie takim, że ja tak czułam, że ona to bardzo chłonie do siebie i mówiła właśnie, że oprócz tego, że na przykład byliśmy tam, bo byliśmy tam całą rodziną, wiecie co, w jednym pokoju, było nas dużo, był bałagan, był harmider, było głośno i oczywiście, że mama w tym czasie jakby nie odpoczywała tak jak normalnie, to mówiła, że dzięki tym terapiom ma więcej energii, że czuje się taka rzeźka, nie? No, także i co jeszcze? Aha, i robiłam jej terapię na... robiłam jej ogólnie na cukrzycę, na jelita, bo właśnie była krótko po badaniu i bolały ją jelita i właśnie mówiła, że po jednej terapii jakby już jej przeszło. W sensie takim, że ona sama nie umiała tego do końca określić i wydaje mi się, że gdzieś tam to obolałe te jelita, ja mam takie wrażenie, bo ona mówiła, no niby mnie nie boli, nie? Niby mnie nie boli, ale to niby, to dla mnie to znaczyło coś takiego, że ona gdzieś tam w podświadomości ma tak głęboko zakodowane, słuchajcie, to, że ten ból jest, że to nie może tak o sobie przestać, tak? Że to ona tak ma zakodowane, że ona będzie miała to do końca życia, tak jej zakodowali ze szpitala, w sensie wyniki badań tak zakodowały jej to i to tak się bardzo często dzieje, że tak się dzieje, że ludzie tak sobie myślą, że dostają jakiś wynik badania i myślą sobie, że już są w ogóle śmiertelnie chorzy i do końca życia, tak? I śmiertelnie, że są chorzy na jakieś nieuleczalne choroby do końca życia. A potem się na przykład wiele też takich przypadków było, że po jakimś czasie się okazuje, że zły wynik badania w ogóle był, tak? Także słuchajcie, ja ze swojej strony tu z tego miejsca zachęcam bardzo do pozytywnego myślenia i nie do skupiania się i wyszukiwania gdzieś w głębi, w podświadomości, czy ja ten ból jeszcze mam? Chyba mnie boli, kurczę. I jak będziesz myśleć, to gdzieś w końcu go poczujesz. Lepiej skupiajmy się na tym, że już jest okej, okay, jest dobrze. Nie, że już mnie nie boli, tylko dobrze się czuję. Jestem zdrowa, będę zdrowa, to ja tu powtarzam. Także i zdarzają się przypadki, słuchajcie, nie jeden, nie dwa. Jedna z Was tutaj pisała, bardzo pozdrawiam, że jakby według wyników badań rok temu miała umrzeć, a żyje do dzisiaj i chwała jej za to, za pozytywne myślenie i pozytywne i niech żyje i życzę dużo, dużo zdrówka. I też powtarzałam, że tam w miejscowości mojej mamy jedna pani to już chyba z 15 lat temu miała umrzeć, miała raka. Słuchajcie, sprzedali wszystko, właściwie wszystkie maszyny z gospodarstwa, wszystko ratowali ją na badania, na coś, a ciągle wyniki były takie, że jednak no niestety będzie musiała umrzeć. A ona twierdziła, że nie umrze, bo ona dobrze się czuje. I słuchajcie, ona żyje do dzisiaj. To już minimum z 15 lat było. Więc naprawdę, nawet jeśli macie czarno na białym napisane, to i tak ja proponuję nie wierzyć w to i uparcie z upartością maniaka w ogóle wierzyć w to, że jesteśmy zdrowi. To jest podstawa. I czy ta bioenergoterapia działa? Słuchajcie, na to, czy działa? Aha, jeszcze dokończę o mojej mamie, bo się rozgadałam. Moja mama przewróciła się. W międzyczasie byliśmy gdzieś, nie wiem, u dentysty, czy gdzieś tam i wróciliśmy. Mama w międzyczasie wypadła na rowerze na grzyby. Zrobiła sobie wypad i przewróciła się po drodze. I miała rękę. Nie wiem, czy stłuczoną, bo nie miała jej sinej, ale mówiła, że nie może ruszyć, w ogóle nie mogła ruszyć ani tymi palcami, zwłaszcza tymi dwoma, ani tu w przegubie. Mówi, że w ogóle nie może ruszyć, nie? I zrobiłam jej właśnie taki szybką terapię na to i na drugi dzień, właśnie tego samego dnia, to mówiła, no boli mnie, nie? Ale na drugi dzień, jak się przespała, to mówiła, wiesz co, mniej mnie boli. I właściwie przestało ją boleć, także... Z jednej strony można sobie pomyśleć, czy to działało, bo większość z Was sobie tak pomyśli, że może być, może samo by się zagoiło, a może nie.
No tego nigdy nikt nie sprawdzi, czy faktycznie samo by przeszło, czy nie. Kolejną rzeczą, jaką mojej mamie robiłam, to właśnie te jelita i przestały ją boleć. I kolejną rzeczą, jaką jej robiłam, to była, nie wiem, czy to była rwa kulszowa, bo na tym się nie znam i jakby nie było wyników badań jakichś tam, tylko było to, że ona mówiła, że tutaj od krzyża ją boli, czy tam ta noga, czy ta, nieważne, jedna noga, i że idzie jej ten ból aż do samej stopy, cała noga ją bolała. I robiłam jej terapię namiętnie chyba 4 razy, bo normalnie chyba powinno się robić 4 razy, w takim sensie, że tak, na pewno powinno się robić 4 razy, ale my na początku powinniśmy byli robić 5 razy, ale ja robiłam 4 razy, bo ja miałam tylko 2 tygodnie, i robiłam poniedziałek, wtorek, środa, czwartek terapię, piątek, sobota, niedziela przerwa była i od poniedziałku zaczynałam kolejną terapię na inne dolegliwości, no i w piątek już wyjeżdżaliśmy, także z taką, tak bardzo było napięty czas, dlatego też nie wyrabiałam się z wszystkim, co chciałam się wyrobić, chciałam Wam tu nagrywać i jakoś zdawać relacje, ale po prostu nie było opcji, także jak zwykle znowu przeliczyłam się, że dam radę, nie dam rady. I co chciałam powiedzieć jeszcze, że właśnie na tą rwę kulczową okładałam i po 4 dniach, po 3 już gdzieś mówiła, że, a może nawet po 2 dniach, 3 dnia, jak robiłam jej terapię 3 dnia, to już mówiła, że jej mniej boli i potem mówiła, że jej nie boli i że właśnie chodziła później, jak już tu przyjechałam, to dzwoniła i mówiła, że biega po grzywach i w ogóle jej nie boli. Także gdzieś tam zadziałało. Myślę, że zadziałało i myślę, że to... bo to było tak, że mama mówi, że już ją od dawna boli i że właśnie nie może spać, bo w nocy ją ta noga też boli. Nie tak tylko, że jak chodzi, tylko po prostu jak się gdzieś położy, to gdzieś ciągle ta noga ją boli. No i właśnie mówiła, że w nocy mogła już spać i że jej nie bolało. Także takie to moje uzdrawianie. Powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że nie byłam dobrze skupiona, w takim sensie, że ani nie było jakiejś ciszy, bo ciągle gdzieś ktoś chodził. My robiliśmy to wieczorami, jak już dzieciaki spały, więc odrobina ciszy była, ale gdzieś tam ktoś przychodził, ktoś coś zapytał, coś tam, no ciężko było z jakimś takim skupieniem, a i tak zadziałało. No, także, aha, i był jeszcze mój mąż, bo byliśmy u dentysty, i tam on miał mieć wyrywany ząb, a się okazało, że pan doktor stwierdził, zrobił prześwietlenie i stwierdził, że tam coś siedzi, kawałek jakiegoś wiertełka czy czegoś, i powiedział, że on to wyczyści i za czymś tam, pewnie jakimś antybiotykiem gdzieś tam coś tam zrobi i że spróbuje mu ten ząb zaleczyć, tak? No i było tak, że jakoś tak na początku naszej wizyty byliśmy u tego dentysty, potem on mówi, że za kilka dni sprawdzi, jak to się goi, potem, że w czwartek tuż przed wyjazdem, to wtedy mu ten ząb, jak już będzie pewność, że to mu się tam dobrze zagoi, że nic się nie ma żadnego zapalenia, czegoś tam, więc wtedy mu ten ząb tam zaplombuje, tak już na dobre, nie? No i oprócz tego, że dostał tam ten coś tam do środka, to jakieś lekarstwo, to dostał jeszcze antybiotyk. No i oczywiście my tego antybiotyku nie wzięliśmy. Ja robiłam mu terapię na szczękę, tak? Robiłam mu terapię i słuchajcie, tak ten ząb szybko się leczył, że już chyba we wtorek miał zrobiony już na stałe. Że wcześniejsza jakby plan pana doktora był taki, że będzie całe właściwie od poniedziałku jednego tygodnia do czwartku następnego tygodnia będzie z tym lekarstwem i na sam koniec on mu to zrobi, jeśli się zagoi, bo pan doktor mówił, że no, że jeśli się zagoi w tym czasie, a tak wyszło z tą moją jakby pomocą, tak, że już we wtorek następnego tygodnia już ząb był tak wyleczony, tak zaleczony, że już się jakby nadawał do tego, żeby go zamknąć, zaplombować i zrobić już na cacy, że tak powiem. No i no, także z jednej strony można by pomyśleć i do dzisiaj w takim sensie, że przyjechaliśmy i do dzisiaj wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, więc też można by pomyśleć, że i tak by się zagoiło, a może pomogłam, więc tutaj sobie sami odpowiedzcie. Ja wierzę w to, że pomogłam. Mimo wszystko wierzę w to, że pomogłam.
Co jeszcze robiłam? Myślę, cicha, bo myślę. Robiłam mojej bratanicy, no to właśnie podczas mojej pierwszej jakby terapii robiłam jej na kręgosłup i troszeczkę mi się osunęła jakby. Czułam bardzo, bardzo ciepło w miejscu, które ogrzewałam i do którego przykładałam dłonie i to jakby sprawia, że krew się tam jakby kumulowała i jakby to był dół kręgosłupa i wtedy jak krew zeszła na dół, no to po prostu zrobiło jej się trochę słabo, więc działa, działa jak nic po prostu. No nie ma innej opcji, działa no. Nie wiem, czy mam do tego predyspozycję, czy to działa, ale tak jak mówią, znaczy, o, jeszcze Wam powiem, bo są badania na to, jakby ktoś nie wiedział, są na to badania. Nie wiem, gdzie te badania można znaleźć, ale myślę, że jakby tam gdzieś popisać do Martyny na, z jej strony, tam bioenergoterapia, coś tam, napiszę Wam link do tej strony Martyny, zresztą... No dobra, napiszę, bo nie chcę tutaj nawet wypowiadać jej nazwiska, bo ona ma słoweńskie nazwisko, więc mogę przekręcić. Tak czy inaczej, ona opowiadała o tym, że były badania, bo to ktoś może sobie pomyśleć, że to jest efekt placebo czy coś takiego, ale ona opowiadała właśnie, że były takie badania, że komórki rakowe były wyjęte, powiedzmy, z chorego pacjenta, z chorej jakiejś tam części ciała do probówek i wzięte pod mikroskop. I na te same komórki rakowe, które były i rakowe, i gdzieś tam obok były zdrowe komórki też, no bo nie da się tak wziąć, a może specjalnie tak wzięli, żeby były i takie te komórki chore i zdrowe, więc i na te komórki bezpośrednio podczas właśnie tych badań Zdenko Domarczycz oddziaływał energią swoją i oni to obserwowali, że te komórki rakowe po prostu pękają. Pękają, a te zdrowe stają się silniejsze, mocniejsze, większe, zdrowsze. Takie były badania. To jedne badania. Konkretne drugie badania, jakie były, nie wiem, pewnie było ich jeszcze więcej, dużo więcej, bo tam w tej książce właśnie też jest opisane, że było tych badań więcej, ale konkretnym przykładem następnym jest taki, że gangrena wilgotna, to też Bartek o tym opowiadał, że jest to choroba, na którą w szpitalach normalnie lekarze nie mają żadnego pomysłu, żadnego. Cały czas ta choroba jest leczona przez Zdenko Domanczycza, jeśli się dobrze nie mylę, od jakiegoś 80 któregoś roku, czwartego, gdzieś tam, tam, jeśli się nie mylę, tak długo już to Zdenko Domanczycz leczy to właściwie w 100% skuteczności. A w szpitalach, jeśli ludzie o tym nie wiedzą i się nie zgłoszą do dobrego bioenergoterapeuty, bo nie oszukujmy się, na pewno są jacyś, którzy tylko udają i wtedy mogą kogoś uzdrowić, ale pewnie tylko jakoś tak właśnie tym efektem placebo, a nie faktycznie. Zresztą nie wiem, tutaj akurat bez sensu mówię, bo nie wiem jak to jest, ale niektórzy mówią, że po prostu na nich nie działa. Na pewno ci, którzy mają cennik, to już nie są bioenergoterapeuci, bioenergoterapeuta i żeby to właśnie działało, to on musi wychodzić ze swojej własnej inicjatywy i chęci pomocy, a nie chęci zarobku. Także tutaj jest właśnie ten jakby klucz do tego też. A nie oszukujmy się, że no pewnie niedużo jest takich osób, które chcą pomagać nawet za darmo i nie mają w związku z tym problemu, że ktoś im nie zapłaci. Także tak, wracając do właśnie gangreny wilgotnej, Zdenko Domanczycz właściwie w 100% leczy ludzi, a w szpitalach obcinają kończyny. Stosunkowo, tak jak zwykle, tradycyjne, obcinają do momentu, w którym jest jeszcze co obciąć, a jak już nie ma, no to wtedy się kończy życie, tak? Bo już dalej nie można. Także słuchajcie, i to są dowody na to, 100% dowody na to, że to działa. I po prostu, jak dla mnie, nie sposób jest w to nie wierzyć. Także jedziemy dalej. Kolejne pytanie. Jak ja się czuję po terapii? Terapia wpływa na
bioenergoterapię na kanał. Nie jestem bioenergoterapią, ja jej nie wytwarzam, czyli żaden bioenergoterapeuta nie wytwarza tej energii, nie daje swojej energii, chociaż niektóre metody pewnie tak, bo różne są tam, różne są metody, niektóre są takie, że się wykrywa, tutaj właśnie ta metoda nie wykrywa, my nie skanujemy pacjenta i nie wykrywamy choroby, tutaj się działa na podstawie badań ze szpitala od lekarza, na podstawie wyników badań, jaką się ma chorobę i na tą chorobę jakby robi się odpowiednią terapię i się leczy takiego pacjenta. A ci bioenergoterapeuci, którzy są w stanie właśnie, jacyś jasnowidze czy coś tam, są w stanie wyłapać z człowieka jakąś chorobę, to ci są narażeni na to, żeby ta choroba jednak do nich przeszła. Tutaj czegoś takiego nie ma. I to jest niesamowite. To chyba dodało mi odwagi, żeby tam jednak iść, bo chciał, nie chciał, jednak człowiek się trochę boi, że mógłby się, jeśli jest empatyczny i faktycznie chce pomóc, to trochę strach, żeby tak nie było, wiecie co, że jednak coś się załapie, nie? Bo kto by chciał? No ja bym nie chciała na przykład, więc to, że tam się coś takiego na nas nie oddziaływuje, nie może się zdarzyć, to jest jeden plus. Kolejny plus taki jest, że minusem jest to, że ja sama sobie nie mogę zrobić takiej terapii, tylko komuś, ale plusem tu jest to, że jak my jesteśmy takim kanałem, czyli tak jakby taka rura, przez którą przepływa ta energia i w tej rurze jak są jakieś tam ubytki, dziurki, gdzieś nie ma energii, to w momencie, kiedy ta energia przez nas przepływa, to te wszystkie ubytki jakby wygładza, tak? Uszczelnia tą naszą energię, przez co my mamy też więcej energii. I muszę Wam powiedzieć, że jak byłam w Polsce i robiłam tę energię w ilości mama, brat, bratanica i mój brat, i mój mąż na przykład, to 4 osoby mi się zdarzały, a 3 to właściwie codziennie, to po takiej terapii miałam energię i tak właściwie miało być. Miałam więcej energii, nie czułam się zmęczona. Tutaj jak robię w domu jednej osobie, to tak bardzo nie czuję tego, że mam jakoś dużo energii po takiej jednej terapii, bo to jest raptem tam 15-20 minut, bo tyle trwa ta energia. To też było jedno z pytań. Terapia powinna trwać od 15, a w takich ciężkich przypadkach jak nowotwory, jakieś inne takie ciężkie przypadki, to nawet do 40, czy nawet do godziny. Tak. I co jeszcze? No właśnie, czyli jak ja się czuję. Czy czuję się normalnie? Właśnie nie czuję się chyba normalnie, na pewno nie czuję się bardziej zmęczona, ale bardziej więcej energii mam. Czy to jest stres? Ja nie mam stresu. Ja nie mam stresu. Ale też nie wiem, jakby to było, na przykład jakby przyszedł do mnie ktoś obcy i bym musiała zrobić mu terapię, być może troszkę bym się stresowała na dzień dzisiejszy. Do tej pory dla tych osób, które wykonywałam tą terapię, nie czułam stresu. Myślę, że to samo z tej drugiej strony. Myślę, że jeśli ktoś jest bardzo chory i przychodzi do bioenergoterapeuty po pomoc, to on nie ma stresu. Także nie ma się czym stresować, absolutnie. Czy czuje się ulgę? Myślę, że tak. Myślę, że często ci... ja akurat chyba nie, ale te osoby myślę, że często czują ulgę. Właśnie czują ciepełko, co mówiły osoby, które czują, że czują ciepełko, takie, mama moja mówiła, że takie czuła ciepło, takie aż do środka, takie do głębi, takie ciepełko i widać było, że bardzo się temu poddawała, słuchajcie, jak taki kurczaczek, który wygrzewał się pod taką lampą, nie? Takie, wiesz, czułam, że jest taka, że ją to relaksuje może właśnie, że było to dla niej przyjemne, tak to odczuwam. Jak sypiam? No, bo tu jedno z pytań było, czy lepiej sypiam po tych... Na pewno nie gorzej, a czy lepiej? Powiem Wam, że no... Myślę, że ja akurat nigdy nie miałam problemu jakiegoś ze spaniem i gdybym nie zarywała wieczorem trochę za długo, to pewnie byłoby super, a tak to czasem zdarza się po prostu, że jestem niewyspana, nie? Czy to na mnie jakoś wpływa? No właśnie tak wpływa, że myślę, że po pierwsze, że czuję się tą energię i myślę, że świadomość ta, że komuś się pomaga, że się pomogło, że się z czegoś wyleczyło, to jest niesamowicie
też wpływa na nasze samopoczucie, na to, że jesteśmy zadowoleni, że komuś pomogliśmy, tak? Bynajmniej na mnie to tak wpływa, że chyba też mam więcej energii, takiej optymizmu, takiego wiecie co, że chcę działać, że chcę robić to dobro więcej i więcej i więcej, coś takiego. Ale to wydaje mi się, że ja chyba zawsze coś takiego miałam, chociaż może teraz jakoś tak więcej, nie wiem. I co mi się jeszcze nasuwa, kochani? Co mi się nasuwa? Bo zobaczcie, jeśli ktoś by wierzył albo nie wierzył w tą energię, to coś takiego mi się nasuwa, że przecież każdy z Was o tym wie, nic nowego tu nie powiem, że od małego, jak dziecko jest chore, to mama gładzi, przykłada rączkę, masuje brzuszek, tak? I to jest tak naturalne, to jest tak naturalne, tylko my mamy ten odruch naturalny jakoś tak za wymazany, niepielęgnowany, nieprzekazywany, ale to jest przecież zupełnie naturalne. W dzisiejszych czasach to jak coś dziecko boli, dziecko boli, czy nas coś boli, to co? Idziemy do lekarza po tabletkę. Zresztą czasem nie musimy tabletki brać, bo tyle reklam w telewizji, że oni sami nam wmówią, że ty potrzebujesz tabletkę, nawet jakbyś nie wpadła na to, czy że można wziąć tabletkę na coś tam, to oni ci powiedzą, weź, będziesz się lepiej czuła. No i ty idziesz i bierzesz, nie? Ale naprawdę, nie potrzeba żadnych tabletek. I co? I myślę, że właśnie chciałam powiedzieć, że takich terapii, takich metod, taką metodę, nie takich, ale taką, tą konkretnie, bo ta jest wyjątkowa, powinny się dzieci uczyć w szkole. Może nie 4-5-latki, ale takie, myślę, że od 4 klasy, 12-13 lat, dzieci powinny uczyć się tego w szkole. A może nawet już i wcześniej, bo im młodsze dziecko, im mniej jest w systemie, im mniej ma wyprany mózg, tym bardziej jest chłonne na to prawdziwe życie. Nie takie, które ktoś ci mówi, że ty nie możesz, albo cię czymś straszy. Dzieci są bardzo otwarte i myślę, że tego powinny się uczyć bezpośrednio, może nawet od rodziców już w domu. Każdy z nas powinien to umieć i jeden drugiemu pomagać, żebyśmy nie musieli brać tych tabletek. Ja nie mówię, że pozamykać szpitale i lekarze są niepotrzebni, bo to nie tak. Oni są potrzebni, oni są bardzo ważni w naszym życiu i gdzieś po wypadkach operacje jakby miały mieć miejsce, to lekarz jest po prostu niezastąpiony i dziękować Bogu za to, że są tacy ludzie, którzy się tym zajmują, którzy się na tym znają i którzy są w stanie robić operacje, ale uwierzcie mi, że gdybyśmy się leczyli taką bioenergoterapią od małego, to myślę, że 1/3 tych szpitali, 1/3 lekarzy byłaby potrzebna? A może jeszcze mniej. Co najmniej tyle. Także myślę, że każdy powinien się tego uczyć, żeby móc pomóc drugiej osobie. Każda matka powinna wiedzieć, jak ulżyć dziecku, które płacze. Ja miałam dziecko, które mi płakało, nie wiem, 2 lata w nocy i ja nie wiedziałam, jak mu pomóc, tak? No. Także naprawdę, jeśli ktoś chce i chociaż trochę w to wierzy, rozwijajcie swoje zainteresowania, rozwijajcie swoją wiarę, umacniajcie swoją wiarę, czytajcie, próbujcie, bo to też nie chodzi o to, żeby... Myślę, że każdy powinien czegoś spróbować. Jeśli tylko trochę masz jakiegoś takiego zainteresowania, to myślę, że powinno się spróbować. Co nie znaczy, bo nie każdy ma pewnie pisane być... Ja nie mówię tu o tym, że ty nie masz możliwości, że nie każdy ma możliwość, bo każdy ma tą możliwość i jeśli chce pomóc, to może, ale nie każdy pewnie marzy o tym. No właśnie, może nie każdy chce, może nie każdy chce, ale myślę, że każdy chce pomóc chociaż swoim najbliższym, tak? Tutaj to chyba się nie mylę, prawda? Więc już dlatego, żeby pomóc mamie, babci i całej najbliższej rodzinie, dzieciom, mężowi, żonie, wszystkim, przyjaciołom, sąsiadom, tym, chociażby tym, których lubimy,
kochamy, którzy są bardzo blisko, bo nie musimy tego robić i poświęcać całego swojego życia dla innych i leczyć, żeby ludzie się do nas zjeżdżali z całego kraju i nie wiadomo skąd, bo to już jest wtedy chyba, myślę, jakieś takie powołanie. Ale taką zdolność każdy powinien mieć i uwierzcie mi, kurs kosztował, nie pamiętam ile, 750 euro, to też nie jest żadna tajemnica, bo to jest cena, która jest na stronie Martynki, oficjalnie podana na stronie kursu, więc to nie jest żadna tajemnica. Słuchajcie, 750 euro na pewno nie jest mało, ale weźcie pod uwagę, jak dużo możecie zaoszczędzić, ile zdrowia, ile pieniędzy, ile stresu, ile smutku, ile łez, ile bólu. Pieniądze nie są ważne w takim momencie, bo wtedy, kiedy faktycznie coś jest, to pieniądze się nie liczą. Oddalibyśmy wszystko, wszystko co mamy, żeby uratować dziecko, matkę, siostrę, ojca, wszystko. No, może są jakieś wyjątki, które nie poświęcą swojego majątku na to, żeby kogoś ratować, bo stwierdzą, że nie warto, ale wydaje mi się, że właśnie... I też jest tak, żebyście, bo kiedyś mówiłam o tym, że o pozytywnym myśleniu i ktoś sobie myślał, jak tu pozytywnie myśleć, jak dziecko jest na wózku albo w ogóle mamy papiery ze szpitala, że już umieramy. Słuchajcie, bądźcie pozytywni mimo wszystko. I nie ma tak, że jeśli ktoś nie ma nogi, to pójdzie do bioenergoterapeuty i ta noga mu wyrośnie, bo tak też się nie dzieje. No nie oszukujmy się, że to jest cud na wszystko. Ale na przykład zdarzają się przypadki, że to też Martynka opowiadała, że ludzie są na wózku i mają bezwład kończyn dolnych i górnych, na przykład po jakimś wypadku czy po czymś i na przykład bioenergoterapeuta jest w stanie pomóc, że na przykład ktoś odzyska władzę w rękach i już sam na przykład może jeździć tym wózkiem, sam może się ubrać, sam może się, nie wiem, najeść, tak? I to już jest niesamowicie dużo i to już jest cud. Ale jeśli ktoś będzie widział tą szklankę do połowy ciągle pustą, to będzie widział, aha, no ale jeszcze przecież nie chodzi, nie? Także tutaj myślę, że właśnie tu sercem i zrozumieniem trzeba myśleć i działać i rozumieć. I tak jak mówię, no dla mnie terapia, dla mnie ten kurs jest bardzo na plus, właściwie żadnych, ale to żadnych minusów nie widzę. W takim sensie, że nawet jeśli nie będę terapeutą dla dużej ilości ludzi, to i tak warto było zainwestować w to, żeby pomagać swoim najbliższym. I zwierzętom można, i roślinkom można, i rybkom, nie rybkom, wodzie w ogóle, bo można też właśnie tą energię wykorzystać do tego, że wodę uzdatniamy do picia, tak? Robimy z niej piękne kryształki, że no wszystko, jedzenie, owoce, wszystko, wszystko, wszystko możemy sobie tą energią życia jakby ożywić takie jedzenie, żeby było bardziej dla nas odżywcze. Tak, także same plusy, słuchajcie, same plusy. Także jeśli macie jeszcze jakieś pytania, ja już kończę, bo już tutaj pewnie znowu powtórzyłam kilka rzeczy kilka razy, ale nie szkodzi. Cały czas jestem pod wrażeniem, cały czas jestem na tak. Mam nadzieję właśnie, że nawet jeśli nie będę uzdrawiać na większą ilość ludzi naokoło, nie wiadomo co, bo nie wiem dokąd mnie to zaprowadzi, to i tak, jak mówię, warto było, żeby pomagać swoim najbliższym i to jest bardzo ważne i to jest ważne, to jest warte każdych pieniędzy. Także jeśli macie jeszcze jakieś pytania o cokolwiek, to... Aha, no i jeszcze dodam, że bardzo chciałabym zrobić drugi kurs, żeby móc pomagać na odległość. Bo wydaje mi się właśnie, że gdzieś tam prędzej mogłabym pomóc komuś na odległość niż tutaj u siebie w domu, dlatego że tutaj, gdzie mieszkamy, no to tak mało tych znajomych i tylko tak sobie, a na odległość można pomagać po prostu większej ilości osób i to byłoby, myślę, fajne, ale to drugi poziom kursu trzeba zrobić, a taki drugi poziom kursu trzeba mieć po co najmniej roku praktyki, czyli trzeba nabrać jakieś tam praktyki i ja myślę, że właśnie mimo tego, że jakieś tam osiągnięcia miałam już, tak mi się wydaje, to myślę, że po roku praktyki jednak będzie troszeczkę inaczej i żeby na przykład nie zapomnieć,
to można sobie oglądać płyty, są dwie płyty, a jeszcze jedna rzecz to taka, że taki kurs, jak raz zapłacicie za taki kurs i będziecie tam, to później w dowolnym terminie, jeśli tylko będą wolne miejsca na jakimś kursie, to taki kurs można sobie powtórzyć już zupełnie bezpłatnie. W sensie takim, że tylko dojazd i nocleg, tam wiadomo, wyżywienie, gdziekolwiek byście mnie mieli, to za to oczywiście, że musicie zapłacić, ale za sam kurs już nie płacicie. Nawet Martyna opowiadała, że jedna pani po 8 latach sobie odnowiła taki kurs, żeby jeszcze raz się tego nauczyć. Także zobaczcie, warto, myślę, że warto. No oczywiście kolejny poziom kursu to już będzie płatny i są trzy poziomy. Jeden jest ten podstawowy, drugi jest ten, w którym uczymy się przekazywać energię na odległość i trzeci to jest taki, w którym już zdajemy egzaminy i jesteśmy jakimś tam dyplomowanym bioenergoterapeutą. Ja też po tym pierwszym kursie jakieś tam papiery dostanę, jeszcze ich nie dostałam, więc jak dostanę, to pewnie się nie powstrzymam, żeby się pochwalić. A na dzień dzisiejszy jest tak, jak jest. Pomagam tutaj tylko najbliższym. My nie jesteśmy jakoś bardzo chorzy, więc nie wiem, czy będę mogła się czymś tam pochwalić, że z czegoś kogoś wyleczyłam. Ale... Aha, no i jeszcze nie opowiedziałam Wam, bo jak jechałam na kurs, to miałam opryszczkę w trakcie wychodzenia. I na tym kursie nikt nie robił, znaczy nikt nie robił, no praktykowaliśmy w czasie kursu na sobie, kursanci jeden na drugim praktykował te i tutaj ktoś mi robił, nie pamiętam już teraz kto, ale ta opryszczka nie wyszła. Normalnie to jest tak jak opryszczka tutaj na ustach też, że ona wychodzi, swędzi i aż ta krosteczka jakby musi pęknąć, żeby to się wydostało, wtedy jakby zaczyna się proces gojenia. I to samo jest tutaj na ręku mi się działo, że właśnie tak było, a jak pojechałam na ten kurs, to po prostu to się cofnęło. Nie zdążyło chyba dojść nawet do tego punktu zero, ale zaczęło się cofać i się zagoiło. I też się fajnie zagoiło, bo nie mam takich sinych śladów. Normalnie rękę mam tekes. I jak wracałam tydzień przed, nie tydzień przed, tuż kilka dni przed, jak miałam wracać, to już właściwie cały cykl mi minął i kolejna miesiączka była przede mną i w tym czasie, kiedy mój organizm jakby zaczyna się oczyszczać, to wtedy jest na tyle osłabiony, że ta opryszczka mnie atakuje i też właśnie jakby chciała mnie zaatakować, ale się cofnęła i też bardzo ładnie się zagoiło, nie mam właściwie śladu, nie mam właściwie śladu, bo normalnie to jest tak, że miałam już tak, że kilka razy mi się to cofało, ale i tak była taka skóra sucha i gdzieś tam po jakimś tam czasie coś w stylu, tak jak strupek schodzi, taka sucha skóra, gdzieś mi się tam jakiś płatek mi się oderwał, a tym razem ani tu czegoś takiego nie miałam, więc w odpowiednim momencie to się cofnęło, że regeneracja na skórka była taka, że nic się nie złuszczyło, także być może to też na mnie zadziałało. Ja wierzę w to, że to na mnie zadziałało, bo nic innego nie robiłam, bo jak jestem tu w domu, to mam pod ręką a to propolis, a to pyłek pszczeli, a to coś tam, a tam nie miałam czasu i słuchajcie, byłam niewyspana, bo się dużo działo, naprawdę się dużo działo i w domu byłam niewyspana, a i tak właśnie ta opryszczka się sama cofnęła, więc ja mam nadzieję, że też gdzieś tam jakieś procesy we mnie będą powolutku następowały. Uzgodniłam sobie tak, to już kto już nie chce słuchać, to niech wyłączy. Uzgodniłam sobie, znaczy zaplanowałam sobie tak w moim tutaj planie domowym, że będę robić 4-5 dni mężowi, potem będę robiła jednemu synowi, drugiemu synowi, trzeciemu synowi i potem znowu mężowi, tak? Także będę miała codziennie jednego pacjenta, klienta chętnego na terapię, tak żeby codziennie praktykować i co jest takiego, że nie musimy wymyślać schorzeń, żeby im robić, bo jest ogólna terapia na podniesienie odporności i taką mogę robić dzieciom właściwie non-stop i zobaczymy po jakimś tam czasie, jak oni będą się czuli, ale też zawsze się znajdzie, tak jak u nas dorosłych, to na przykład na oczy można coś zrobić, na uszy, nie wiem, jak jakieś przeziębienie czy coś, czy katar. O, no właśnie, zapomniałam powiedzieć, że jak mojemu mężowi robiłam na tą szczękę, to zaraz na drugi dzień dostał kataru i takiego przeziębienia, nie wiadomo o co, zaczął się oczyszczać.
mówi, że nie ma niby gorączki, nie ma temperatury, ale czuje się jakby był przeziębiony i strasznie mu z nosa schodziło, nie? Także to już słyszałam też od innych osób, że tak ich pacjenci też tak zareagowali, że było właśnie taka oznaka, taki, że się oczyszczali, nie? Także to, no właśnie, to jakby był sygnał na to. No nie wiem, gdzieś tam pewnie jak będę zauważała, że gdzieś coś się dzieje, że coś, do czegoś się przyczyniłam, do jakiegoś tam wyzdrowienia, czegoś, to na pewno będę Wam o tym mówić, także jeśli chcecie, to zaglądajcie do mnie częściej, subskrybujcie, może gdzieś tam jakiś kolejny filmik gdzieś za jakiś czas nagram właśnie o zbiorę jakieś takie rzeczy, takie wydarzenia z mojego tutaj życia, z uzdrowień moich, bo pewnie na początku, później, tak jak mówią bioenergoterapeuci, że później to już jest takie proste, takie naturalne, że komuś się pomogło, że już się na to nawet nie zwraca uwagi. Dla mnie na dzień dzisiejszy każde chociaż maleńkie pomoc w tym, że ktoś z czegoś tam się wyzdrowiał, albo wyleczył, albo komuś w czymś tam pomogłam, że przestało boleć czy coś, to dla mnie to są na dzień dzisiejszy duże osiągnięcia i z tego pewnie gdzieś tam w kolejnych filmikach będę Wam się chwalić i będę o tym mówić i pewnie będę rozpowszechniać taką metodę, bo tak jak mówię, nic nas to nie kosztuje, no poza tym kursem, ale później nie musimy nic, nie mamy żadnych narzędzi, nie potrzebujemy, nie wiem, wiecie co, lekarstw, buteleczek, czegoś, ręce mamy i te ręce, które leczą i te ręce są zawsze z nami i gdziekolwiek nie jesteście, na ulicy, gdzieś ktoś potrzebuje pomocy, zawsze możecie pomóc, zawsze macie full wypas, sprzęt ze sobą i chęć pomocy, to też zawsze każdy ma ze sobą, no ja tam zawsze, nie? I myślę sobie właśnie, że jesteście gdzieś na wakacjach, z kimś się poznacie, ktoś ma jakieś schorzenie, kogoś polubicie, 4 dni możecie mu pomóc. No ja bym bardzo chciała jeszcze na odległość zrobić ten kurs, żeby właśnie móc pomagać tak na odległość, mamie zwłaszcza, nie? No bo wiecie, że ja mieszkam daleko od mamy, więc mamie i bratu bardzo bym chciała na odległość pomagać. No ale to wszystko przede mną i na pewno będę chciała to zrobić. Także i bardzo by było miło, żeby się spotkać z tymi wszystkimi znajomymi, albo chociaż z częścią, bo niesamowici ludzie. Zresztą pewnie na każdym kolejnym kursie byliby inni ludzie, ale równie fajni. No trochę tęsknię. Bardzo często wspominam, ciągle mam przed oczami to wydarzenie, ten kurs i ten klimat i wszystko co tam się działo. Niesamowite. Ja jestem bardzo na tak i bardzo polecam każdemu coś takiego zrobić. Kończę już kończę. Jeśli mi się coś jeszcze przypomni albo Wam, piszcie pytania w komentarzach, jeśli byście chcieli coś jeszcze wiedzieć. I do zobaczenia w kolejnym filmiku, prawda? Prawda. Życzę Wam dużo, dużo zdrówka. Słoneczka, u nas dzisiaj słoneczko świeci, pewnie to widać, bo gdzieś tam ładnie na mnie świeci. Jest jasno w sensie, bo tu już teraz to są takie dni, że czasem jest tak ciemno, że po prostu mam wrażenie, że już jest, nie wiem, 7 wieczorem od rana. Także dzisiaj jest piękny dzionek i życzę Wam właśnie takiego słoneczka i takiej radości z takiego słonecznego, fajnego dzionka. Jesień po prostu uwielbiam. Kolorowe drzewa za oknem, no super, super. Przesyłam Wam to wszystko, żebyście byli szczęśliwi i przede wszystkim zdrowi i żebyście myśleli serduszkiem. To pamiętajcie o tym, że to, że się z kimś nie zgadzacie, nie znaczy, że ten ktoś nie ma racji. Po prostu być może jesteśmy że Wy się nie zgadzacie. Ja też mam takie tematy, z którymi się nie zgadzam na dzień dzisiejszy, ale to nie znaczy, że ten ktoś nie ma racji. Być może ja nie jestem na takim etapie, żeby zrozumieć to, co ten ktoś robi. Ja tak to myślę. Także zanim zaczniecie pisać jakieś komentarze, że w ogóle okultyzm albo coś takiego, to przemyślcie to, proszę. Przemyślcie to, proszę i zauważcie, że to nie jest ani chęć zysku tutaj nie kieruje tym, ani chęć bycia sławnym, ani to jest tylko czysta miłość, chęć pomocy i miłość. I wydaje mi się, że to akurat
nie jest ani w najmniejszym takim maciupeńkim stopniu złe i że to nie jest od Boga. Energia życia jest od Boga i jeśli my mamy czystość w sercu i chcemy pomóc, to nie może być to złe. Absolutnie nie może być to złe. Energia jest i każdy o tym powinien wiedzieć, każdy powinien w to wierzyć, bo przecież jest. Jest prąd w gniazdku, rozmawiamy, wy mnie teraz tu widzicie. Jest powietrze, go nie widzimy, ale jest. Słyszycie mnie? Ja mówię i dzięki energii wy to słyszycie, te drgania. To jest energia, to wszystko jest energia. Każdy powinien od małego być tego świadomy i każdy powinien mieć chęć pomocy i umieć to przekazać i pomóc drugiej osobie. Także ci, co wiedzą, o czym mówię, no to wiadomo, a ci, co nie wiedzą, to naprawdę przemyślcie tak z głębi serca, zastanówcie się nad tym, czy to jest dobre, czy złe. Mam nadzieję, że jeśli jesteś tu na tym kanale teraz i słuchasz tego filmu tak daleko, to myślę, że jakieś ziarenko w tobie się zasiało i to już od ciebie będzie zależało, czy będziesz je pielęgnować, podlewać, dbać o nie, czy ono wyrośnie i czy będzie owocowało potem, czy będzie z tego jakaś korzyść. A ja myślę, jestem tego pewna w 100%, że chęć niesienia pomocy drugiej osobie, życzliwość, miłość, to nie może być nic złego. To jest tylko dobre i każdy z nas powinien mieć to w sercu. Także ściskam Was raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa.